Moi drodzy, już za chwilę rozpoczynamy biegi sztafetowe na dystansie 4 x 400 metrów Mistrzostwa Słuchaczy. Mamy 6 reprezentacji, to pani pierwsza, szósta, siódma. To 3 pierwsze, a także reprezentacje kompanii 8, 9 i 10. Wszystko jasne, linia zmiany jest już wyznaczona. Za chwilę pan komendant da sygnał do startu i rozpoczniemy naszą sztafetę policyjną. I wystartowała pierwsza czwórka, to pierwsze okrążenie. Na razie same dziewczyny. Trzecie zajęła sztafeta w składzie Paula Korowaj, Rafał Bubel, Kinga Stefaniak i Konrad Pasiek. To zdobywcy trzeciego miejsca. Zapraszamy na podium. Walczyli dzielnie, załapali się na podium. Miejsce trzecie. Reprezentanci kompanii pierwszej, miejsce trzecie. Miejsce drugie, kompania dziesiąta. Medalami dekoruje zawodników zastępca komendanta szkoły, pan inspektor Witold Stanisław Majchrowicz, a dyplomy wręczają Tomasz Czubak, jeden z najlepszych polskich lekkoatletów, i podinspektor w stanie spoczynku Edward Antczak. Najlepszy i chyba jedyny trener Tomasza Czubaka, który doprowadził go do takich sukcesów. Pan Edward Antczak był także pracownikiem Zakładu Interwencji Policyjnych. Czas na najszybszą sztafetę w Szkole Policji w Słupsku. Reprezentanci kompanii szóstej. Kamila Czuszna, Anna Banaszewska, Wojciech Zaręba i Michał Tymokowicz. Kompania szósta. Trzech spośród tej sztafety to wychowankowie podkomisarza Bartnickiego, co też nie dziwi. Gratulacje i jeszcze po wręczeniu dyplomów chwila dla fotoreporterów. Jeszcze wspólne zdjęcie i za chwilę wręczymy statuetki dla najszybszego biegacza. Najszybszą biegaczką została reprezentantka kompanii pierwszej, Paula Korowaj.
Ale przypomnę, że dowódcą pierwszej kompanii jest Paweł Piotraszko, wielokrotny zwycięzca w tym roku różnego rodzaju imprez, w tym także półmaratonu policyjnego. A na co dzień Paulę trenuje podkomisarz Tomasz Lewandowski. I najszybszy zawodnik, Wojciech Zaręba. Wojciech Zaręba, 50 sekund, najszybszy biegacz. I prosimy oboje jeszcze na skrzynię i wspólne zdjęcie z panem komendantem i z naszymi gośćmi.